To jest 15 graczy League of Legends. Mam dla nich 14 zadań. Kto wykona je najlepiej, wygra dowolnego skina w lidze. Zadania będą powiązane z tym, co się dzieje u mnie na ekranie. Ale gracze mieli wykonywać je w prawdziwym życiu. Zaczynamy od samego startu. Pierwszym zadaniem było zdobycie pierścienia i dwóch napojów. Powodzenia. Musi być to pierścionek, czy może coś na palec? Rób co chcesz. Pezu, zaliczam. O, to czekaj. Jest, Forest zaliczone. Olej? To jest napój? O kurde. Dobra, Anka, zaliczamy. Ale musisz wypić ten olej. Killerku? A gdzie masz pierścionek? A jest, zaliczam. Mam kółko od kluczy. Dobra. Ma napoje, kreatywna strunina i pierścionek, mam puetę tutaj. Dobra, liczy się. Bo napoje, mleko i woda. O kurde, dobra, zaliczmy. Przemek, dwa napoje, wypite już, okej, okay, dobra, nie ma problemu. Większy pijak, czy wiesz co chodzi? A, no dobra, no trochę naciągane, ale powiedzmy, że zaliczamy. Spider Polska jest zaliczony, dobra, git. Wojtut zaliczone jest. Zadania nie wykonały jeszcze tylko Wiedźma i Kiniusia. Teraz to pierwszy będzie, kto pierwszy? Dobra, są dwa napoje, okej, okay, a pierścionek? Jest! Wiedźma! Zrobione! Po każdej rundzie musieliśmy pożegnać gracza, który wykonał zadanie jako ostatni. Życzę wam powodzenia i wygrajcie. Najlepsi. Trzymaj się, papa. Zaraz przejdziemy do drugiej rundy, ale najpierw subuj ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. Dzięki. To było pierwsze zadanie, początek meczu, raczej proste. W międzyczasie na moim ekranie rozpoczęła się rozgrywka. Po kilku falach minionów postanowiłem wybrać się na bota. Żeby dojść do bota, trzeba przejść przez co? Rzekę. Przez rzekę. Przez rzekę! Pokażcie mi rzekę, let's go! Ej, dobra, a mogę na przykład do wanny po prostu się wpierdzielić? Nie, to nie rzeka. Chodo, czekaj. Brawo, Bezu, zaliczone. Dzięki. Saga też zaliczone. Co oni pokazują, bo ja nie widzę zgodności. Nic takiego. Beny zaliczone, drzem pieczarkowy zaliczone. Wiedźma jest rzeka, git zaliczone. Anka, to nie jest rzeka, nice try, ale to nie jest rzeka. Kurde, killerku samochodem zadala, co się dzieje? Przemek? A jest rzeka, faktycznie. Fado, oj, patrz na mnie. Jest rzeka, git. Aleksis pociągiem jedzie. Gdzie wy te rzeki macie? Ty, Forest też we furze, co tu się dzieje? Szybcy i wściekli. Anka zaliczone. Pokaż Mati, co to jest, bo to chyba jest stawik. Bardzo długi, on się tam ciągnie daleko, no. To nie rzeka, no nie mogę zaliczyć. Tak. Dobra, Wojtut zaliczony. Musiałem do drugiego miasta przewieźć. Spider Polska jest rzeka, git. Idź do jakiegoś randoma, żeby ci dał telefon z zdjęciem z rzeki chociaż. Dobra, killerku zaliczone, jest rzeka. Forest, nie zabij się tym samochodem, tam chilluj. O, on coś ma, biegnie. Jestem debil, jestem, co mogę zrobić? Wow. Forest zaliczone. No to teraz starcie ostateczne. Mati czy Aleksis, zobaczymy. Pytanko małe, bo mam do znajomych małe wyzwanie. Mógłbyś mi pokazać na telefonie zdjęcie Warty? Tutaj nie masz telefonu? Żeby? Mam telefon, jest... Ty się na internecie wyszukać. Odo. Jest rzeka. Jest rzeka, dobra, zaliczone. Dobra, dziękuję, zostałeś mi życie. W tej rundzie musieliśmy pożegnać się z Aleksis. Tyle ruchu gracze ligi jeszcze chyba nie zaznali swoim. Może no, Marty. Tak się zmęczyłem bardzo. Biedny mój samochód. Uwaga, ważne info dla fanów League of Legends. To już jest raczej ostatni film o tej grze na tym kanale, ale założyłem nowy kanał, tam będzie liga. I jest już jeden odcinek. Całe info w przypiętym komentarzu. Lecimy dalej. To czas na kolejne zadanie, nie ma co odpoczywać, nie? Na chwilę wracamy do mojego meczu. Na rzece spotkałem przeciwnego junglera. Zacząłem go gonić, aż w końcu dotarłem do szyszki. I wasze zadanie jest proste. Dotknąć szyszkę. Jezus, co już? Wojtek już ma. Dzięki. Dobra, Spider też ma. Zdjęcia nie można, tak? Nie, trzeba mieć w ręce szyszkę. Kurde! Dżem pieczarkowy jest. Sięgam, gdzie jest res przyszek? Killerku jest szyszka. Ale ja klarów nie mam. Ja chyba wiem, kto odpadnie w tej rundzie. Nie no, bez nawet dupy nie rusza, no. Nie musicie się śpieszyć nawet. Mógłbym wyjść, chyba miałbym szyszki pod domem, ale nie chce mi się. Dzięki, będzie, ratujesz mnie, bo żadnych szyszek już nie ma. No dobra, to idę. To jest za niska, żeby tak się zerwać. Co? O nie, Bezu jednak dołączył do wyzwania. Nie no, żartowałem. Nie powiedziałeś, że to musi być dojrzała szyszka. To jest szyszka? Z tego zrobi się szyszka? Ja tam nie wiem, nie jestem biologiem. Czy zrobi szyszka, to jeszcze nie jest, wiesz, to nie jest jeszcze rozwinięta szyszka. Anka zaliczone, a więc te buty na spokojnie zakłada. Takie buty, skarpety na razie. Ja już sięgam, żadnych szyszków nie ma. Dobra, mam, znalazłam, foto, taka mała. Dobra, jest, liczy się. Cię śmieszę, bo jakbym znalazł teraz szyszkę. Dosłownie, na czym rosną szyszki? Na drzewach, jest wiedźma. Boże. Nie może być taka szyszka? No tak, dobra szyszka. To Saga czy Bezu? Zobaczymy. Kurwa, szyszko. Jest szyszka, Saga. Po co ja wychodziłem na dwór? Tyle wysiłku na marne. Dobra, wracamy do gry. Wróciłem do bazy, pofarmiłem trochę i znowu poszedłem na rzekę. A tam spotkałem smoka. Waszym zdaniem jest,
pokazać mi, na kamerce zaznaczam, prawdziwe zwierzę. Chodź, patrz, patrz. O jest! Killerku zaliczone, Forest zaliczone, Benny zaliczone. Dobra, Oli jest zaliczone. Tam są psy, są psy. Saga jest zaliczone. Boże, jakiś pająkolwiek, nie wiem. Pająka będziesz teraz w domu szukać? Jest kotek, jest Wojtu, jest piesek, jest Mati, zaliczone. Jest, są ptaki wiedźma, zaliczone. Dżempie czarkowy? Jest pies, zaliczone. Anka, jest ptak, jest git. Spider, niestety ostatni, pokazałeś żuczka, ale nie tak szybko jak trzeba było. Nie, naprawdę? Okej, kolejna konkurencja. Zobaczmy, co dzieje się na moim ekranie. Wpadam na bota, pyk pyk, trzy kilki, ale co dalej? Wracam do bazy, kupuję dwa kolejne przedmioty. Jest to książka i buty. Czas start, lecimy. Książka i buty. Jest zaliczone, buty są, dżempie czarkowy. A książka? Jumpie czarkowe zaliczone, Forest zaliczone, Anka zaliczone, Wojtut zaliczone, Benny zaliczone. Dobra, czekaj, ja pokazuję, że mam buty czarne. A książka? Aha, idziesz szukać, tak? Killerku zaliczone. Dobra, trzech zawodników jeszcze. O, i mnie teraz światło chyba pokonają. O nie, czerwone światło. Może ktoś niesie książkę, patrz. Wiedźma w sklepie znowu, lol. Będzie tu jakaś książka? Chciałem iść do sklepu, ale... Saga zaliczone. No może być. Oferta handlowa, jest to książka, dobra, zaliczamy, balcerzak. Matiemu nie udało się znaleźć książki, dlatego musiał odpaść. Kolejna runda, kolejny fragment gameplayu. Zobaczcie, co się działo. Wróciłem sobie na linię, midlanera nie było, pusznąłem se creepy, no i co? Uderzyłem se wieżę parę razy. Także waszym zadaniem będzie uderzenie budynku, ale uwaga, nie byle jakiego, musi być to budynek cegły. Musi być widoczna cegła. Let's go. LOL, już Wojtut zaliczone, dobra, Benny zaliczone, wiedźma zaliczone, Forest zaliczone, dżempie czaszkowe zaliczone. Zaliczone? To nie cegła. No to inaczej. Co? Budynek, budynek musi być. Ojejku. Szukajcie cegieł. Dobra, Anka zaliczone. O kurde, to cegła. To jest cegła. Pomalowana, ale cegła. Dobra, no jest jakiś cegła, no. No to liczy się, killerku. Jeszcze ktoś został, czy nie? Niestety nie, Saga, zostałeś sam. Tam dosłownie jest cegła. A tymczasem w grze przyszedł czas na kolejne zakupy. Będą proste tym razem. Kupuję stopwatcha. Musicie zdobyć zegarek. Hodo, Forest. Dobra, Forest jest. Jest, Benny też. Mam zegarek. Anka jest, Jem jest. Zawsze te same osoby na końcu zostają. Jest Wojtut, liczy się. Czyli killerku albo wiedźma, zobacz. Znowu ten sklep, jest zegar wiedźma. Ta pani w tym sklepie to po prostu tak ratuje. Killerku, niestety wiedźma była pierwsza. O nie. O kurde, ale nas mało zostało, to już jest endgame. Ej, zgubiłem kluczyki od samochodu, ja pierdyle. W grze szło mi całkiem nieźle, wygraliśmy kolejny teamfight i postanowiłem zrobić to. Wyobrażam sobie, że reakcja moich przeciwników wyglądała tak, a teraz zadaniem graczy było wkurzenie 5 osób. Kurde, jak to zrobić? Muszę cię pokazać, gigotałem ją, wkurzyła się. Czyli jedna osoba zaliczona. O, idealnie was tutaj jest. Mam wyzwanie, żeby was wkurzyć. Łaskotanie was wkurza, tak? Dobra, jedna osoba. Tu jest druga. Śmiej się. Trzecia? Teraz ranię. To tej nie rusza, ale załóżmy, że wkurzyła się. 2 minuty 5 sekund, całkiem nieźle. Ewelina, mogę pożyczyć od ciebie, proszę, te czerwone jakieś, albo nie, nie, niebieskie te spodnie, które ty masz, takie granatowe. Pamiętasz je? Bierz, to ją wkurzysz. Dobra, jedna osoba, okej. Okay. Albo kurde, nie wiem co robić. Czy jak ja napiszę do kogoś, albo zadzwonię do kogoś, to czy ty to zaliczasz, czy nie? Tak. Dobra, napiszę tak, do mojej koleżanki, z którą ma chłopaka jakiegoś tam. On się chowo zachował. Do mojego chłopaka napiszę, zrywam z tobą, przepraszam. Dusza, o, napiszę, ej, dodasz do znajomych, proszę. Dobra, 4. To Archie napisze, Shao jest lepszy w lidze. O, enter. Dobra, koniec. Najgorzej, powiedzmy, kogo nie mam u siebie, odpłucie. Jak mam popchnięcie, liczyło się. W trakcie jak biegnę, pozdrawiam moją dziewczynę i Krystiana. Ja jak komuś wejdę na chatę? To się liczy jakoś, nie? Oj, chyba tak, ale może lepiej tego nie rób. Pytanie mam. Gramy z kolegami w taką grę terenową i muszę wkurzyć 5 osób. Mogę ci pokazać? Jesteś wkurzony? Jest. A tam drugi kolega? Zwyzywaj go, czy coś. Tak, i jesteś beznadziejny, tak? Jest zły, jest zły. To był żart oczywiście. Z jeszcze 2 osoby, no. Dziewczyny! Gram z kolegami w taką grę terenową. Mogą być panią mnie złe? Proszę. Jestem, jadę z... Jesteś? A tutaj? Jesteś zła? No dobra, jest. O kurde, jaki sprint. 5 osób? Tak. O kurde. O nie, on będzie ich przejeżdżał samochodem. Nie. Tak naprawdę plan Foresta był prostszy. Trąbienie. Jedna. Druga. Dobra.
Trzecia, i tu przystanek. Czwarta i piąta. No i git. Kurwa, policja! Bez pespasów, kurwa, jestem. Dobra, ludzie. Jestem wkurwiona na ciebie. Nie się nic. Ej, a mogę do kogoś dzwonić? Możesz tak. Zadzwoń do Pawła. Paweł się wkurzy. Halo. Ogólnie jesteś kurwa. Tyle chcę ci powiedzieć. Dobra, druga osoba zaliczona. Kuba, ogólnie muszę cię obrazić niestety, bo jesteś później ci wytłumaczę, o co chodziło, dobra? Szybko, pozwól do Julii. No, byłaś przy Kubie, czy nie? Nie wiedziałam w ogóle, co chodzi. No, jesteście obydwu. W sensie, ja wam to wytłumaczę. Będziesz później dzwonić i wszystkich kuba przepraszać. Ostatnia osoba, pamiętaj. Ej, ogólnie powiem ci, że jesteś szmatą. Czy ona wiedziała, okej? Co? Czas start. Pierwsze. Co mnie napierdolę? Dobra. Muszę cię wkurzyć, jak cię mogę wkurzyć? Ba! Dobra, zaliczone. Daj, frajer. Mogę podbiec do kogoś i krzyknąć? Możesz. To nie ma nikogo. Proszę, żeby był jakiś dzieci na placu, dobra. Pierdziele, nie ma. Mogę ci odpiąć buta, mogę, nie? Wkurzyłeś się? No jak nie? Wkurzyłeś się? Wkurzyłeś się? No to drugiego. Teraz na pewno się pożyłeś. Dobra, jest, mamy to. Pieprzona wioska. Czasy były wyrównane, powiedziałbym. Najszybszy był Forest, 1.43. Co? Serio? A Dżem Pieczarkowy niestety szukał ludzi, ale było ciężko. Także niestety, Dżem, musimy się pożegnać. Mój mecz był już raczej rozstrzygnięty, także błądziłem sobie po rzeczce i tam natrafiłem na Żuczka. Musicie pokazać mi na kamerce IRL robaczka jakiegoś. A może być zabity? Może być, ale nie zabijaj go. Mam, widzisz? Daj zooma jakiegoś dobrego. Dobra, Wojtut jest. Idzie. O, Forest jest. Tu, ej. Jest, Anka. Benny, ja nic nie widzę u ciebie. To jest taki owad, nie wiem, czy widzisz? Benny, masz zaciętą kamerkę, widzę tylko twój dom dosłownie. No ja tu nic nie znam. Podpowiedź, patrz w dół. No Benny, jest. Dobra, Benny ma. Niestety, wiedźma. Pokonana przez owada. Ale cieszę się, że mój sklep spożywczy w okolicy mi się przydał. Proszę państwa, kolejna runda. Również będzie powiązana z lasem. Tutaj jem sobie Honey Fruta. Także waszym zdaniem jest pokazanie mi jakiejś jeżyny. Ej, a może być coś takiego? Patrz, tam masz taką czarną kropeczkę. To jest właśnie jakiś owoc, może być? Forest git, Wojtut git, Anka to jest malina? To nie zjadła. W tej rundzie wszyscy gracze wykonali zadanie mniej więcej w tym samym czasie. Musieliśmy sprawdzić powtórkę, żeby zobaczyć, kto zrobił to jako ostatni. Oj, i niestety, to była Anka. Ajajaj. O kurde, ale szczęście. Przepraszam, Anka. Kocham was, jesteście super. W grze zostali już tylko Forest, Wojtut i Benny. I czekał ich teraz nie lada challenge. To będzie najtrudniejsze zadanie dzisiaj, wydaje mi się. Mój mecz powoli się kończył, a ja, żeby nie dobijać przeciwników, wyszedłem sobie ich bazę i zrobiłem to. Tak, to jest ognisko. Zadaniem graczy teraz było zrobić ognisko. Kto pierwszy, ten lepszy. Let's go. No to musi być ognisko, wyglądać jak ognisko. Zrobiłem. Płoną zapałki. Czy jest to ognisko? Ma w sobie drewno, ma w sobie patyki. Płonie. Jest to ognisko, dobra, Forest git. Ognisko z rolki, dobra, zobaczmy. Co, nie chce płonąć? Całą rolkę papieru, będzie łatwiej chyba. Ale papier pożaroodporny. Papier powoli już płonął, także wystarczyło odjąć zapalarę, żeby zadanie było zaliczone. Ale wtedy zdarzyło się to. O kurde! Benny pierwszy! I to Benny podrządne ognisko zrobił! Albo tak, albo wcale! Dobra, powodzenia wam życzę. Do wielkiego finału dostali się Benny i Forest. Ostatnim zadaniem naszych graczy było użycie zoni. To jest zastygnięcie. Gracze mogli jedynie oddychać, mówić i mrugać. Kto wytrzyma dłużej, wygrywa. 3, 4, start. Ej, coś ci chodzi po nodze. Nice try. Ale odzywaj się. O nie, chyba masz miuta włączonego. O nie, nie słyszymy cię jak coś. Nie? O, zaraz już się słyszymy. To może musisz głośniej mówić. No dobra, to tak posiedzimy chyba, panowie, co? Ej, nie widać ci stóp. Ja widzę. Kurwa. Aha, czekaj, to był bait. Jakbyście w zonie używali IRL na 5 sekund, to w takiej pozie, czy byście skakali, czy robili jakieś dzikie rzeczy? Aha. Nie. Ej, dobra, ja mam ważniejsze pytanie. Jakiego skina będziecie chcieli, jeżeli to wy wygracie? Nie mam sprecyzowanego jakiegoś. Zobaczę sobie, co jest najdroższe po prostu. No od ty! Ja myślałem, żeby Ezreala wziąć. O, Benny, no już przegrana, co ty? Jak? No głowę wruszyłeś, o nie! Ja pierdolę! Jakby mistrz jest tylko jeden. Proszę państwa, mamy zwycięzcę. Forest wygrał takiego skina. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o moim nowym kanale ligowym. Całe info macie w przypiętym komentarzu. Pa, pa.